Witajcie. Kontynuujemy nasze rozważania wizji Daniela pod kątem przyszłych wydarzeń i podanego ostrzeżenia dla ostatniego pokolenia żyjącego tuż przed powrotem Jezusa. Zakończyliśmy ostatnio przyglądając się rozdziałowi ósmemu z perspektywy Hazon i Marech, pod względem kolejności i miejsca ich występowania. To one opowiadają historię i bieg wydarzeń w Księdze Daniela. Rozdział ósmy zaczyna się, że Daniel ma Chazon. Co jest jego początkową treścią? Widzenie Barana i Kozła i toczącej się między nimi walki. Jest to kontynuacja Hezu z rozdziału siódmego. A kiedy Jezus stawia swoje pytanie, na które za chwilę sam udzieli odpowiedzi, mówi, jak długo będzie trwać to Hazon? Czyli jak długo będzie mieć miejsce przerwanie codziennych posług świątynnych i konsekwencji grzechów prowadzących do spustoszenia, inaczej do niewoli i zniszczenia narodu? i świętokradztwa Boga i Jego świątyni i prześladowania narodu Bożego. Ale czy Jezus skupiony jest na tu i teraz? Czy Jezus chce mówić o zakończeniu niewoli babilońskiej, czy chce mówić o finalnym zakończeniu wielkiego boju, o finalnym oczyszczeniu świątyni i swojego ludu? Jeśli wizja Hazon, w której bierze udział Daniel, Anioł Gabriel i sam Jezus, i to przecież na jego żądanie Gabriel tłumaczy Danielowi, że wizja Hazon wypełni się w czasie końca, to chyba sprawa powinna być dość oczywista dla nas, żyjących w XXI wieku. Ale z powodu niepokoju Daniela i jego zainteresowania tu i teraz, wizja ta przedstawiana jest mu również z bliższej perspektywy. Językiem, który zawiera miejsca i wydarzenia znane Danielowi, i tu zaczyna się wizja z perspektywy Marech. Ale zobaczymy, że Jezus wciąż chce i będzie wracać do perspektywy Hazon, bo ta jest bliska jego sercu. Ta doprowadza do jedności i wspólnoty utraconej przez Adama i Ewę w ogrodzie Eden. I teraz przechodzimy do wiersza czternastego, w którym Jezus udziela odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie. Aż do dwóch tysięcy wieczorów i poranków. Potem świątynia zostanie oczyszczona lub wróci do swojego prawa. I teraz musimy odpowiedzieć na to pytanie również z perspektywy zakończenia się wielkiego boju. Czy w 1844 roku świat został oczyszczony ogniem i nastąpiło drugie przyjście Jezusa, jak wierzyli adwentystyczni pionierzy? Odpowiedź brzmi nie. To w niebie rozpoczął się dzień pojednania, inaczej dzień sądu. Pierwsza jego faza, rewidowania spraw umarłych i ich przeznaczenia wiecznego wciąż jednak w oczekiwaniu na takie przyszłe wydarzenia jak rozpoczęcie sądu nad żywymi, wprowadzenie dekretu niedzielnego, pojawienie się szatana jako anioła światłości, który potwierdzi zmianę czczenia niedzieli zamiast bożego szabatu, niszczenie i prześladowanie ludu bożego przez mały róg w swojej nowej, odsłonie z wyleczoną raną, czyli małego czasu ucisku, oraz trwogi jakubowej. Powołania dwóch świadków, którzy w mocy Ducha Świętego, jak nigdy do tej pory będą głosić poselstwo trójenielskie oraz wylania siedmiu plak, zadęcia siedmiu trąb i otwarcia siedmiu pieczęci. I w końcu zniszczenia mocy małego rogu i wybawienia ludu Bożego i tym samym dokonania się tajemnicy Bożej, o której czytamy w Apokalipsie dziesięć siedem. To wszystko jest wciąż przed nami ale będzie to następować na przestrzeni krótkiego okresu, a nie na przestrzeni dziesiątek czy setek lat. Chociaż finalne zakończenie Dnia Pojednania, o którego przebiegu możemy przeczytać w Księdze Kapłańskiej, rozdziale XVI pokazuje nam, że dzień ten zakończy się dopiero wtedy, kiedy kozioł dla Azazela zostanie wypędzony na pustynię, aby zginąć. A zatem przed nami jeszcze tysiącletni okres w niebie, czyli druga faza sądu, związanie szatana, Zmartwychwstanie w stanie niepobożnych, tych, którzy świadomie odrzucili Boże zaproszenie do Królestwa Niebieskiego, wojna Goga i Magoga, wydanie wyroku na spiskowców i szatana i ich wieczna kara, czyli unicestwienie. Wtedy dopiero, literalnie, wypełniony zostanie rytuał Dnia Pojednania, nastąpi wykonanie wyroku, to będzie trzecia faza sądu. I następnie spójrzmy raz jeszcze na wiersz dziewiętnasty, ósmego rozdziału w którym Gabriel na rozkaz Jezusa przemawia do Daniela i mówi Oto ja objawię ci co będzie dziać się aż do końca tego gniewu bo w wyznaczonym czasie nadejdzie koniec według dzisiejszej biblii Gdańskiej Ten czas wyznaczony to hebrajskie słowo moed żeby zrozumieć co to za czas musimy udać się do rozdziału 12 i wiersza 7 Mamy tu znów Jezusa w roli kapłana, który stoi nad wodami rzeki, symbolizującymi tłumy, narody i języki, który składa przysięgę przed Bogiem Ojcem, że po moed, dwa moed i pół moed skończy się prześladowanie ludu świętego i wtedy wypełni się to wszystko, o czym Daniel słyszał, począwszy od rozdziału siódmego po 12. Mamy zatem przed nami trzy i pół moed. A teraz chciałbym zacytować kilka fragmentów listu Ellen White do brata Johna Bella, który przedstawiał finezyjne, przygotowane dowody na powrót Jezusa Chrystusa w 1894 roku. Odpowiedź Ellen White napisana została w 1896 roku, w czasie kiedy pierwotnie sama uwierzyła, że Chrystus powróci. Cytuję: Księga, która była zapieczętowana, to nie księga objawienia. Ale ta część proroctwa Daniela, która odnosi się do ostatnich dni. Pismo Święte mówi. Ale Ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgarz do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Daniel 12.4. Gdy księga ta została otwarta, wydane zostało obwieszczenie. Czasu już nie będzie. Patrz Apokalipsa 10.6. Księga Daniela jest obecnie odpieczętowana, a objawienie przekazane Janowi przez Chrystusa ma dotrzeć do wszystkich mieszkańców Ziemi. Poprzez wzrost poznania lud ma zostać przygotowany do tego, by ostać się w dniach ostatnich. Ten fragment możecie również znaleźć w wybranych poselstwach tomie drugim na stronie setnej. Link w opisie. Pozostała część, którą będę teraz cytować, dostępna jest tylko w języku angielskim. Link do tego również w opisie. A anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to co w nim, ziemię i to co na niej jest, i morza i to co w nim jest, że czasu już nie będzie. Apokalipsa 10 wiersze 5 i 6. To przesłanie ogłasza koniec proroczych okresów. Rozczarowanie tych, którzy oczekiwali, że zobaczą naszego Pana w 1844 roku było rzeczywiście gorzkie dla tych, którzy tak gorliwie czekali na jego przyjście. Było to zgodne z Bożym planem, aby to rozczarowanie przyszło i aby serca mogły zostać objawione. Nie ma ani jednej chmury, która spadłaby na kościół, na którą Bóg nie byłby przygotowany. Nie ma ani jednej siły przeciwnej, która powstałaby, aby przeciwdziałać Bożemu dziełu, a której Bóg by nie przewidział. Wszystko wydarzyło się tak, jak przewidział to przez swoich proroków. Nie pozostawił swojego kościoła w ciemności, ani nie opuścił go, ale w proroczych deklaracjach nakreślił, co się wydarzy i przez swoje opatrznościowe działanie w wyznaczonym czasie w historii świata doprowadził do tego, co jego Duch Święty natchnął proroków, aby przepowiedzieli. Wszystkie jego plany zostaną wypełnione i ustanowione. Jego prawo jest powiązane z jego tronem, a szatańskie moce połączone z ludzkimi siłami nie mogą go zniszczyć. Prawda jest natchniona i strzeżona przez Boga. Będzie żyć i triumfować, choć czasami może wydawać się przyćmiona. Ewangelia Chrystusa jest prawem ukazanym w charakterze. Oszustwa wymierzone przeciwko niej, każda metoda usprawiedliwiająca fałsz, każdy błąd stworzony przez szatańskie siły ostatecznie zostanie wiecznie zniszczone, a triumf prawdy będzie niczym pojawienie się słońca w południe. Słońce sprawiedliwości zaświeci z uzdrowieniem na swoich skrzydłach, a cała ziemia będzie pełna jego chwały. Wszystko, co Bóg w historii proczej określił, aby zostało wypełnione w przeszłości, zostało wypełnione, a wszystko, co ma jeszcze nadejść, wypełni się w swoim czasie. Daniel, Boży prorok, stoi na swoim miejscu, Jan stoi na swoim miejscu. W apokalipsie lew z pokolenia Judy otworzył studentom proroctwa księgę Daniela i w ten sposób Daniel stoi na swoim miejscu, daje swoje świadectwo, to co Pan objawił mu w wizji wielkich i poważnych wydarzeń, które musimy poznać stojąc na progu ich wypełnienia. Cytat ten pochodzi z 17 tomu manuskryptów nr 1237 napisany w 1896 roku w Curranbong w Australii. A teraz czas, żeby zobaczyć, jak wstęp, czyli proroctwa Księga Daniela, stają się objawieniem prawdy w Księdze Apokalipsy, spisanej przez apostoła Jana. Przeczytaliśmy to już kilkakrotnie w różnych miejscach pism Ellen White, a teraz zobaczmy to na własne oczy, że nie cała Księga Daniela została zapieczętowana, ale tylko jej część, wizja Hazon. Ale w Apokalipsie Jana staje się ona teraźniejszą prawdą. I co ciekawe, również dla nas żyjących w XXI wieku. Kiedy o tym myślę, to nie mogę przestać się uśmiechać, jakiego niesamowitego Boga mamy, który ma zdolność takiego przewidywania przeszłości, że podane przez niego proroctwa mogłyby bez problemu wypełnić się pod koniec XIX wieku, kiedy mógł już powrócić na Ziemię. Ale znając ludzkie serca i przyszłość, sprawił, że wypełnią się one wtedy, kiedy nadejdzie czas wyznaczony. Otwórzcie ze mną Księgę Daniela 12 rozdział wiersze 4 po 7 i przeczytajmy to razem. Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj tę księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i rozmnoży się poznanie. Ja, Daniel, spojrzałem, a oto stało dwóch innych, jeden na brzegu rzeki po tej stronie, a drugi na brzegu rzeki po tamtej stronie. Jeden powiedział do męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki, kiedy będzie koniec tych dziwnych rzeczy? I usłyszałem tego męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki. Podniósł swoją prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na żyjącego na wieki, że będzie to na czas, czasy i połowę czasu. I gdy doszczętnie rozproszę siłę świętego ludu, wtedy to się wszystko wypełni. A teraz otwórzmy Apokalipsę, rozdział dziesiąty. I zobaczyłem innego potężnego anioła, stępującego z nieba, ubranego w obłok. Nad jego głową była tęcza, jego twarz jak słońce, a jego nogi jak słupy ognia. W swojej ręce miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę na morzu, a lewą na ziemi i zawołał donośnym głosem, tak jak ryczy lew. A gdy zawołał, siedem gromów odezwało się swoimi głosami. A gdy siedem gromów przemówiło swoimi głosami, zabrałem się do pisania. Lecz usłyszałem głos z nieba, który mówił do mnie: Zapieczętuj to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego. A Anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł swoją rękę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że czasu już nie będzie. Lecz w dniach głosu siódmego Anioła, gdy zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boga jak to znamił swoim sługom prorokom. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu przemówił do mnie, idź, weź tę otwartą książeczkę, która jest w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi. Podszedłem więc do anioła i powiedziałem mu, daj mi tę książeczkę. I powiedział do mnie, weź ją i zjedz, a spowoduje gorycz w twoim brzuchu, lecz w twoich ustach będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w moich ustach słodka jak miód. Lecz gdy ją zjadłem, mój brzuch napełnił się goryczą i powiedział do mnie: Musisz znowu prorokować przed wieloma ludami, narodami, językami i królami. Mam nadzieję, że widzicie wiele podobieństw w tych dwóch fragmentach, i jeśli nie, to zróbcie pauzę i przeczytajcie raz jeszcze. Może warto wziąć dwie Biblii i położyć otwarte oba fragmenty obok siebie. Zarówno w Danielu, jak i w objawieniu. Przybywa sam Jezus, aby przedstawić te kwestie swoim wiernym sługom. Przybywa ze szczególnym poselstwem, z otwartą małą księgą. I teraz stawia swoje nogi nie tylko na ziemi, ale również na wodzie, tym samym obejmując cały świat. To poselstwo jest ogólnoświatowe. Dlaczego ta mała księga jest otwarta? Bo przecież tylko fragment księgi Daniela został zapieczętowany na koniec czasu. Zatem nadszedł czas, w którym proroctwa księgi Daniela, a konkretnie wizja Hazon, została zrozumiana, dlatego jest już otwarta. Nastał czas, kiedy Daniel może powstać do swojego działu, aby to, co kazano mu zapieczętować, mogło ujrzeć światło dzienne i ludzie znów powrócą do studium księgi Daniela. Daniel ożyje przy końcu dni. Jezus znów znosi ręce ku niebu i przysięga na Boga Ojca, że czasu już więcej nie będzie. Dlaczego? bo zaczyna się czas wyznaczony, o którym Daniel prorokował. Zostaje zatem siedem grzmotów, które muszą wybrzmieć, ale w dniach głosu siódmego anioła dokona się tajemnica Boża. Co jest tą tajemnicą? Dopełni się plan zbawienia i zamknięta zostanie lista ludzi, którzy wybrali kroczenie jego drogami i słuchanie jego głosu ponad wszystko inne. I tak, zderzenie się z tą prawdą wywoła gorycz, kiedy cały świat będzie przedstawiał konkretną narrację, kiedy będzie się wydawać, że przecież wchodzące prawa i zmiany są dla ludzkiego dobra, są moralne i cały świat przyjmie je solidarnie, gdzie będziesz ty w całym tym tłumie? Gdzie będę ja? Czy prawda, którą wyznawałeś do tej pory, będzie słodka tylko do czasu, kiedy opowiadałeś o niej innym? A teraz, kiedy trzeba będzie się opowiedzieć po przeciwnej stronie, kiedy trzeba będzie stanąć po stronie mniejszości, to jakie będą twoje odczucia i doświadczenie? Ale jest nadzieja, jeszcze można będzie prorokować i stanąć na wysokości zadania, póki nie zabrzmi siódmy anioł. Ale jaki czas będzie na to prorokowanie i kto będzie to robił, dowiemy się z jedenastego rozdziału apokalipsy? Ale kiedy to będzie, nie wiem. Przed nami wciąż najciekawszy dziewiąty rozdział Daniela, który wiąże się z niesamowitą prawdą oraz dwunasty rozdział prowadzący nas do ostatecznej ohydy spustoszenia, tym samym ostatecznego ostrzeżenia dla ludzi żyjących tuż przed powrotem Jezusa. Pozdrawiam serdecznie i życzę błogosławionego powrotu do studiowania wciąż aktualnych prawdy Biblii.